Włosi wczoraj niczym Benjamin Button. Na początku meczu jakaś demencja ich totalna dopadła, ale czym dalej w las, tym więcej wigoru, energii, zapału i animuszu. A co do Anglików, nie da się ich lubić na tym Euro 2020. To jest kanał z pierwszej piłki. Buczenie i gwizdy podczas hymnów reprezentacji Niemiec, Danii, wczoraj Włoch, ślepianie laserami Schmaichela podczas meczu e, z reprezentacją Dan, Danii. Absolutnie dantejskie sceny e, z finału wczorajszego, gdzie kibice próbowali wtargnąć bez biletów. I zostali napadnięci przez innych kibiców, którzy już byli na Wembley i czekali z biletami, ale organizacji e, za, za chwilę. Dochodzą też głosy. Czytałem taki artykuł w Guardianie, że w duńscy kibice byli napadani przez angielskich. Napadani nie fizycznie, ale, ale część z nich decydowała się w ogóle na ukrycie barw reprezentacji Danii, e, bo nie dało się po prostu przejść bez krzyków, bez obelżywych jakichś sformułowań. W ich, w ich kierunku. Wydaje mi się, że to wszystko daje taki bardzo fatalny obraz i rzutujący niesamowicie mocno na, na piłkarzy. I za to wielka, wielka szkoda, bo tak naprawdę do samych piłkarzy trudno o wiele rzeczy mieć pretensje, chociaż o tym jeszcze za chwilę. Ale jeśli chodzi o kibiców reprezentacji Anglii, no, fatalna sprawa. Zupełnie zabawna historia z tym zdejmowaniem srebrnych medali z szyi. Tym bardziej, że zerknąłem sobie na dokonania piłki angielskiej, reprezentacyjnej piłki angielskiej. No i faktycznie wygrali Mistrzostwo Świata, ale w roku 1966. To jest ostatni finał, gdzie się Anglia zameldowała w wielkim turnieju. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, wyobraźcie sobie, że ten srebrny medal w 2020 to był najlepszy wynik reprezentacji Anglii, bo do tej pory zdobywała tylko brązowe medale w 1968 i 1996 roku. Biorąc pod uwagę te statystyki, fakt tego, że Kane i spółka postanowili tak ostentacyjnie, zresztą nie oni pierwsi, nie ostatni, jest jakaś taka głupia tendencja, żeby, żeby coś takiego robić, ale biorąc pod uwagę ten kontekst ich osiągnięć, to tak naprawdę każdy z nich powinien ten medal pocałować z ogromnym szacunkiem, też za sprawą własnych osiągnięć, bo moim zdaniem, zdejmowanie tego medalu to godzi trochę w nich samych, to znaczy, co gardzą tym swoim dokonaniem, wyczynem, który moim zdaniem jest niezaprzeczalnie ogromnym sukcesem tej reprezentacji. Naprawdę, weźcie mi to, wyjaśnijcie. To, czego trochę zrozumieć nie potrafię z punktu widzenia gry reprezentacji Anglii w finale, to to, że pierwsze powiedzmy 40 minut. Anglia zagrała w sposób absolutnie koncertowy. Nie dali Włochom tak naprawdę zrobić nic. Nic. Wydawało mi się, że jeżeli Anglia będzie w stanie w ten sposób dograć cały mecz, to szanse Włochów na to, żeby odwrócić losy spotkania są raczej marne. Dlaczego Anglicy tak pasywnie wyszli na drugą połowę? Dlaczego pozwolili Włochom odzyskiwać właśnie tą swoją pewność siebie, energię. Dlaczego pozwolili im się rozpędzić? To jest jeden wielki znak zapytania. Jest jeszcze jednego rzeczy, jednej rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć. Jak to jest, że biorąc, mając tą wiedzę, że Donnarumma jest bramkarzem absolutnie wybitnym, wydaje mi się, że jednym z lepszych bramkarzy na świecie. Dlaczego Anglicy w którymś momencie już można było stwierdzić, że grają na karne? Nie jestem w stanie tego zupełnie zrozumieć, tej pasywności. Na pewno najbardziej mi szkoda Rashforda, Sancho i Saki. To są piłkarze bardzo młodzi. To są piłkarze, którzy muszą się podnieść po tym, co się wczoraj wydarzyło. Oczywiście nie oni pierwsi, nie oni ostatni, którzy w tak ważnym, decydującym momencie no, nie wytrzymali presji, nie strzelili karnych, ale z drugiej strony naprzeciwko no, siebie mieli Donarumę, co chcę bardzo mocno podkreślić. To, co mnie bardzo smuci, oburza i określam to jako skandaliczne, to są jakieś obelżywe, rasistowskie. Wpisy, które pojawiają się pod adresem tych piłkarzy w mediach społecznościowych. Oczywiście y, autorami są angielscy kibice. Ja chcę tylko angielskim kibicom przypomnieć, że podkreślam jeszcze raz, srebrny medal Mistrzostw Europy to jest najlepszy wynik Anglii w historii tych rozgrywek. To jest raz. Dwa, jeżeli zobaczyć tą posuchę ostatnich ponad 50 lat, myślę, że każdy piłkarz, każdy kibic powinien z ogromnym, oczywiście angielski, z ogromnym szacunkiem podchodzić do tego osiągnięcia, bo koniec końców, nawet jeżeli ta Anglia mi osobiście z wielu powodów w tym turnieju trochę pasowała mniej, powiem dyplomatycznie, to i tak jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zdołali osiągnąć. We wczorajszym finale, ale i po finale, z całej ekipy włoskiej zaimponowały mi cztery osoby. Pierwszą osobą jest oczywiście Roberto Mancini, czyli architekt tego zwycięstwa, facet zupełnie niesamowity. To jest człowiek, który też z ogromną klasą potrafił po tym spotkaniu powiedzieć piękne słowa, w zasadzie. Szkoda mi. Anglików, Bo zagrali tak fantastyczny turniej. Panie Mancini, ja chylę czoła jak najniżej się da przed, przed Panem, przed Pana podejściem i przed Pana klasą. Oczywiście, Dona Ruma, najlepszy piłkarz y, turnieju, y, fantastyczny bramkarz. Wczoraj y, Krąży już na Twitterze ta jego reakcja po obronionym rzucie karnym Saki, gdzie on w zasadzie zupełnie niewzruszony wszedł z tej bramki. wszedł tej bramki, nazywali go na Twitterze i Dumanowski i, i, i Święcicki, czyli komentatorzy, wielcy wielbiciele o serii A, nazwali Narome szefem, to, to zachowanie po prostu odbiło się niesamowitym echem oczywiście Federico Chiesa fenomenalny, on wtedy kiedy nie szło Włochom wczoraj w pierwszej połowie, to on dawał przebłyski tej drużynie, powiem szczerze, kiedy on schodził już w dogrywce Bałem się trochę o Włochów, czy taka postać, tak mocno odciskająca piętno na tym finale, czy to nie popsuje morali tego zespołu. Na szczęście się okazało dla Włochów, że nie, ale Federico Chiesa to niesamowicie utalentowany chłopak, genialny, niesamowicie imponujący występ. No i oczywiście czwarta postać to jest Kellini. Giorgio Chiellini, który, który ma 36 lat, który wczoraj e, w, krążą też memy po jego interwencji na sace, kiedy nie dał, nie dał mu przejść, i no, w zasadzie sprowadził go dosyć zapaśniczo do parteru. Ale to jest facet, który mimo tego wieku Pokazuje najwyższą klasę na środkowej obronie, daje pewność Włochom. Wydaje mi się, że Włosi bez Bonucciego i Kaliniego na środku obrony będą musieli naprawdę bardzo mocno się nagłówkować, jak ten duet w ogóle, zas bo będą musieli zastąpić, bo i jeden, i drugi to są faceci, którzy nie ukrywajmy, bliżej są końca kariery reprezentacyjnej czy klubowej. Więc trzeba coś z tym środkiem zrobić, ale no panowie, chyle czoła, wspaniała, absolutnie rewelacyjna drużyna włoska. Kończy się euro, i co z tym swoim życiem teraz zrobić, można byłoby powiedzieć? Życiem, które było przez ostatnie tygodnie absolutnie podporządkowane meczom. Na euro, ale bardzo bym chciał jeszcze jedną rzecz od Was: czy możecie mi proszę dać znać, czy uważacie, że rozstrzygnięcie finału sprawiedliwe? Czy uważacie, że Włosi to ta drużyna, która zasłużyła na tytuł? Jeśli nie, to która drużyna zasłużyła? I chciałbym się też dowiedzieć od Was, czy faktycznie Donnarumma to powinien być. MVP tego turnieju. Może był jakiś inny piłkarz, który uważacie, że dał więcej niż Donnarumma. Może Chiesa, może, może Kellini, może, może, nie wiem, Bonucci, może Spinacola, który nie zagrał niestety w finale. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Bardzo proszę, dzielcie się nimi ze mną, bo z dużą ochotą odpowiem na, na każdy z nich. Bardzo dziękuję. To tyle. Kanał z pierwszej piłki.